Dzień dobry wszystkim Państwu, którzy jesteście zgromadzeni przed ekranami komputerów, którzy macie w dłoniach smartfony, którzy chcecie być z nami dzisiaj na wernisażu pani Jolanty Markowicz, w wernisażu malarstwa. Ja może tytułem krótkiego wprowadzenia powiem, jaki jest scenariusz dzisiejszego popołudnia, wieczoru. Proszę Państwa, zaczniemy muzyką, a później wystąpi bohaterka dzisiejszego wieczoru, autorka cyklu obrazów, który zatytułowała Roztańczone Słońce. Dlaczego taki tytuł? To wszystko w swoim czasie. Proszę Państwa, no cóż, dzisiaj jest 6 luty 2021 i pandemia trwa, ale co jest optymistyczne? Od wczoraj już zapowiedziano zmiany na czasokres od 12 do 26 lutego. Zmiany mają polegać na tym, że będą uruchomione instytucje kultury, że będą czynne teatry, że będą czynne opery, kina i będziemy mogli już mieć również i my tu w klubie publiczność. Proszę Państwa, czekamy na ten czas bardzo, bardzo z dużym utęsknieniem. Póki co radzimy sobie tak, jak możemy. Jak zapowiedziałem wstępnie, zaczniemy muzyką, żeby wczuć się w przestrzeń, z którą będziemy później obcować, bo Państwo możecie również oglądać obrazy pani Jolanty Markowicz w internecie na stronach Klubu Muzyki i Literatury. Proszę Państwa, usłyszymy w wykonaniu, witam, kłaniam się bardzo serdecznie, pani Aldony Markowicz, utwór Jana Sebastiana Bacha, pierwszą suitę G-dur, solo na wiolonczele. Bardzo proszę, czekamy, słuchamy i przygotowujemy się w ten sposób też do spotkania z bohaterką dzisiejszego wieczoru. Proszę. Thank you.
Thank you.
Serdecznie dziękuję Panie Aldono za piękny koncert. Wszyscy zgromadzeni przed ekranami komputerów na pewno poczuli tego ducha, którego my tu dzisiaj w tej chwili muzycznego doświadczamy. Ale trafimy teraz do innej dyscypliny sztuki, mianowicie do sztuk plastycznych. Proszę Państwa, poproszę teraz bohaterkę dzisiejszego wieczoru. Może tu, bardzo proszę, w środek. Czy mieścimy się w kadrze? Proszę Państwa, zacznę od przywitania, ale sięgnę po kwiaty. Zechce Pani. Serdecznym podziękowaniem za tą współpracę. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec, a początek, bo to jest pierwsza wystawa pani Jolu tu w klubie. Proszę Państwa, no co jeszcze? Roztańczone słońce to jest radość, ale pani Jola doświadczyła pewnej życiowej sytuacji trudnej, o której zapewne wspomni dzisiejszego wieczoru. Proszę Państwa, ja zapraszam na zwiedzanie, na wizyty w klubie, bo jak zapowiedziałem w pierwszej części, jak wspomniałem, będą obostrzenia zliberalizowane, czyli od 12 do 26, bo to jest takim tytułem, rozumiem, próby wprowadzone. Możemy bywać w galeriach, w muzeach. Także zapraszam od 12, od godziny 10 do klubu, a tak mamy w dalszym ciągu transmisję online. Ale skupmy się na bohaterce naszego dzisiejszego wieczoru. Do wystawy został wydany taki oto, proszę Państwa, katalog. Również jest plakat i wprowadzając, pozwolę sobie zacytować kilka zdań, które znalazły się w katalogu. Jolanta Markowicz, absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek ZPAP, studiowała na Wydziale Malarskim w pracowni profesora Leszka Mickosia.
Przez kilka lat uczyła się rysunku i malarstwa we wrocławskiej Szkole Rysunku pod kierunkiem Karoliny i Michała Koseckich. Ukończyła także Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Duża rozpiętość, pięknie. Pracowała jako dziennikarz w wielu gazetach i czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, takich jak Wieczór Wrocławia. W 2003 przeniosła się na wieś, gdzie zaczęła wykorzystywać swoje dziennikarskie doświadczenia w malarstwie. Wystawiała swoje prace na wielu prestiżowych wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 2018 roku stworzyła pracownię malarstwa eksperymentalnego i prowadzi szkołę malarstwa we Wrocławiu, w Zawonii oraz Kątach Wrocławskich. To tyle powiem króciutko. Mam nadzieję, że króciutko. Teraz oddajemy głos pani Joli. Bardzo proszę, ja przekażę mikrofon. Proszę do mikrofonu. Witam państwa. Na początku muszę przeprosić, że nie udało mi się żadnego przemówienia ani omówienia swojej wystawy zrobić, bo tak jak wspomniał pan Ryszard, tydzień temu zmarła moja mama. Niestety zmarła dość daleko, w związku z tym w Montrealu, w związku z tym dwukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia przekraczałam Atlantyk po to, żeby ją tam pożegnać. Więc jest to dla mnie taki dość trudny czas. O wystawie myślę, że najwięcej powiedzą moje prace, więc serdecznie zapraszam państwa do przyjścia. Tytuł tej wystawy, Roztańczone Słońce, jest tytułem jednego z obrazów. Ja generalnie jestem osobą pogodną. Kocham słońce, kocham wodę. I te słońce i tą wodę też na moich obrazach często w taki dość nietypowy sposób można odnaleźć. Tak jak na tym obrazie Roztańczone Słońce, w którym przypomina mi refleksy słoneczne tańczące na zielonej łące. Oczywiście wy wszyscy znajdziecie coś innego w tych obrazach. Myślę, że tak właśnie powinno być, że każdy musi w malarstwie znaleźć coś, przepuścić przez swoje doświadczenia, swoje przygody i swoje życie i wtedy znajdzie tam rzeczy, o których ja zapewne nigdy bym nie pomyślała. To tyle tytułem wstępu. Jeszcze chciałam dwa słowa powiedzieć tutaj o samych przygotowaniach do wystawy. Po pierwsze, chciałam podziękować panu Ryszardowi, który dość nieoczekiwanie został zmuszony do tego, żeby zrobić aranżację moich prac. Normalnie ja to robię, ponieważ uważam, że zresztą myślę, że to wszyscy artyści plastycy wiedzą, jak te obrazy ze sobą rozmawiają, jak wokół siebie, jak ważne jest, żeby one koło siebie w takiej, a nie w innej kolejności były. Tworząc aurę i tworząc rozmowę pomiędzy nimi, bo one też rozmawiają między sobą. Tu nie mogłam tego zrobić, ale muszę powiedzieć, że pan Ryszard pięknie stanął na wysokości zadania, zrobił to bardzo dobrze. Będziecie mogli państwo ocenić to, oglądając wystawę. W związku z tym jeszcze raz dziękuję i jeszcze tu słówko chciałam powiedzieć. Proszę mi dać sekundkę. Już jestem. Taki zwyczaj wprowadziłam już jakiś czas temu, panie Ryszardzie, że w każdej galerii, w każdym miejscu, w którym moje obrazy goszczą, jeden obraz zostaje na pamiątkę. Moje obrazy są wielkie. Uznałam, że one nie do końca będą tu pasowały. Ale o tym jeszcze porozmawiamy, gdyby pan ewentualnie zmienił zdanie i chciał inną pracę. A na razie chciałam w formie podziękowania za przyjęcie mnie tutaj, za pomoc przy organizacji wystawy, wręczyć panu nogami. Trzymam taki drobiazg jeszcze ze starszych Dziękuję. Czasów. Dziękuję. Ja od razu pokażę. Tak wygląda ten piękny obraz.
Dziękuję za wszystko, ale to jeszcze nie koniec z mojej strony podziękowań. Znowu muszę poprosić o chwilkę. Pan Ryszard powiedział, że ja jestem dzisiaj bohaterem wieczoru, ale to nie do końca jest prawda, ponieważ również drugą, równie ważną, jeśli nie ważniejszą bohaterką dzisiejszego dnia jest Aldona Markowicz, prywatnie moja szwagierka. Nigdy nie byłam dobra z tych koligacji. Dosiu, tobie chciałam podziękować. Wiem, że jesteś bardzo zajętą i to ty jesteś tą sławniejszą częścią naszej rodziny. W związku z tym... Na płaszczyźnie muzycznej. Myślę, że w ogóle też. Dosiu, dzięki, że znalazłaś czas. Wiem, że masz tam inne ważne koncerty, więc szczególnie doceniam to, co dla mnie zrobiłaś. Nie będę całowała, bo to nie jest covidowo, chociaż w rodzinie w zasadzie to niby można byłoby. No ale na wszelki wypadek, nie wiemy kto nas będzie oglądał, to zachowamy dystans. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy mnie w tej chwili oglądają. Mam nadzieję, że troszkę radości takiego słońca wprowadzę i koloru przede wszystkim wprowadzimy w wasze życie muzyką i sztukami plastycznymi. Dziękuję bardzo. Ja raz jeszcze dziękuję. Dziękuję za ten wspaniały prezent, który powiększy kolekcję klubową, bo no to jest taki miły zwyczaj, a dbamy o wizerunek klubu, także w ten sposób będzie, mam nadzieję, jeszcze piękniejszy, znaczy ja jestem przekonany. Proszę Państwa, film z dzisiejszego spotkania w wernisażu będzie na stronach internetowych, także będziecie Państwo mogli oglądać. Cóż bym chciał jeszcze powiedzieć? Luty. Chłodno przez ostatnie dni, a roztańczone słońce w Klubie Muzyki i Literatury dzięki pani Joli Markowicz. Serdecznie, serdecznie panią, pani Aldono, dziękuję. I zapraszamy od 12 lutego, za parę dni, do wizyt w Klubie Muzyki i Literatury na Placu Kościuszki 10 we Wrocławiu. Do zobaczenia. Thank you.
Thank you.